Cześć kochani, tu ja Wojtek Pietraszek. Nie czas na pokazywanie twarzy, lecz na pokazywanie bugery kolumny czterogłośnikowej 412HBK. Najpierw zobaczmy pudełko, to jest ważna rzecz, jeśli sobie zamawiamy sprzęcik przez internet. Dostajemy je w porządnym kartonie, w folii, jak widzicie. Mamy też tutaj takie specjalne otwory. To jest zamknięte, to można wsadzić po prostu ręce, o, tak sobie otworzyć i uchwyt złapać. Dodatkowo mamy jeszcze taką blokadę, bo to jest kolumna ścięta, więc ona jest taka. Dodatkowo mamy właśnie takie tekturowe, no po to, żeby ona tam się dodatkowo nie uszkodziła, prawda? Co tutaj jeszcze dodatkowego jest? No jakieś narożniki, tak żeby się nie poobijało. Przyjrzyjmy się samej kolumnie. Metalowe narożniki z każdej ze stron, na górze, na dole. Uchwyty, bardzo poręczne uchwyty, dobrze się w nich przynosi tą kolumnę. No głównie dlatego, że tutaj jak podnosimy rękę, to jest to właśnie wycięcie. W niektórych kolumnach jest tutaj na płasko i po prostu ręka boli, ponieważ tutaj się w narożniku gniecie, po prostu no uderza w kość, prawda? To jest bardzo fajne wycięcie. Dodatkowo jeszcze tutaj widać, że jest z gumy zrobione. Solidne, naprawdę bardzo solidne. To muszę wam pokazać. Dodatkowo mamy tutaj dwa kółka transportowe, no po prostu, żeby można sobie było przesuwać. Taki nietypowy zabieg, można powiedzieć, jeśli chodzi o tego producenta, że tak to zrobili. Dodatkowo to stoi na gumowych nóżkach. Tutaj nie widać ich. O, mamy cztery gumowe nóżki. Grill taki z materiału. No, tak wygląda w całej okazałości. Z przodu. Tak wygląda z boku. Jak już widzieliście, prawda? Kolumna ścięta. Czyli te dwa głośniki frontowe są pod lekkim nachyleniem w stronę grającego, prawda? Nie jest tak, tylko tak są przechylone. Jakieś 15 stopni, powiedzmy, odchyłu od 90 stopni tutaj. Tak wygląda tutaj tabliczka z tyłu. Tak to wygląda. Przełącznik stereo 8 ohm lub mono 16 ohm. Czyli generalnie kolumna będzie podchodziła pod prawie, że każdy head, chyba że jakiś niesamowity jest dziwnie konstruowany. Czyli jeśli na przykład mamy head 16 ohm, to bez problemu to podchodzi. To jest najlepsza konfiguracja. Jeśli jest 8 ohm, też podejdzie. Jeśli 4 ohm, to też podejdzie. Więc wszystkie będą pasować elegancko do tej konstrukcji. Oczywiście tu na przełącznik stereo, to mamy wtedy 8 ohm na kanał. Teraz posłuchajmy sobie, jak ona brzmi. Zobaczymy sobie najpierw na klinie Head Line 6 75W Spider 3. Zobaczmy przez.
Dobra, sprawdzimy teraz, jak brzmi na Mesa Dual Rectifier. Kanał czysty jak łza. Przetwornik aktywny Seymour Duncan Blackout, dlatego on troszeczkę przesterowuje clean, ale to jest akurat wina gitary, że jest troszeczkę taki przesterowany, więc się nie przejmujcie. Na tym to będzie już fajnie brzmiało. Zobaczycie teraz. Uwaga. We'll be right back.
to mniej więcej brzmi. Według mnie za je fajnie. Także do zobaczenia. Papatki. Konstrukcja zamknięta kolumny, ścięta, czterogłośnikowa. Mamy cztery głośniki 12-calowe firmy Bugera. Jak tutaj producent mówi, idealnie pasuje do wszelkich headów, które produkuje, do wszelkich headów lampowych, które produkuje. Metalowe narożniki, jak widzieliście, kółka, dwa kółka z boku, gumowe nóżki, także ta kolumna nam idealnie stoi i utrzymuje się. Waga 38,6 kg.